Kto z Was w swoim życiu doświadczył nowego początku? Nowe początki mogą być różne oczywiście. Kiedy zmieniamy, na przykład do szkoły kiedy idziemy, to jest nowy początek. W ogóle nowy etap w życiu, tak? Czasami nowy rok szkolny to jest nowy początek. Ja zawsze pamiętam, jak był nowy rok szkolny, to lubiałem, bo miałem nowe zeszyty, wszystko takie nowe było, tak? A potem już takie nowe nie było. Nowy początek, kiedy na studia na przykład, to jest w ogóle też całkowicie inna rzeczywistość. I nie ukrywam, że ja najlepiej wspominam z tych czasów edukacji czas studiów. No i gdybym mógł się wrócić, to bym chętnie do tego wrócił. Nie tylko dlatego, że jak to mówią, było fajnie i życie studenckie było fajne, ale naprawdę poznawanie takie trochę inne rzeczywistości było bardzo, bardzo ciekawe. Też próbuję gdzieś dalej uczyć się, bo wydaje mi się, że jak ktoś przestaje się uczyć, to się cofa. A nowy początek, kiedy dwoje ludzi ślubuje sobie wierność. Nowy początek, który nazywamy początkiem wspólnego życia. Tak? Życie już nie będzie takie samo. Nic nie będzie takie samo, kiedy zaczyna się ten nowy początek. Nowy początek, kiedy pojawia się w domu dziecko. Wszyscy, którzy doświadczyli tego, wiedzą, że już życie nie będzie takie same. Noce nie będą takie same. Wszystko będzie wywrócone do góry nogami. Nowy początek. I chyba najważniejszy, o który chciałbym dzisiaj mówić, to nowy początek w wymiarze duchowym. W wymiarze duchowym. Wielu z nas jest na początku takiej drogi. Niektórzy z nas już trochę przeszli tą drogą, a niektórzy patrzą na ten początek i mają za sobą naście albo kilkadziesiąt lat. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, jak wygląda nowy człowiek i życie nowego człowieka. Nowy początek i nowe życie, nowe ścieżki. Będziemy chcieli poznać to na przykładzie życia wierzących w takim mieście, które próbowałem na różne sposoby odmieniać i trudno je jest odmienić, bo kiedy jest napisane, że święty Paweł napisał list do Kolosan, to jest tak już prosto, ale miasto, to jakbyście nazwali to miasto? Kolosy. No dobrze, dobrze. A mieszkańcy Kolosów? A no właśnie, już mamy tu zagwaskę, czy to byli Kolosanie, czy Kolosończycy, czy Kolesie, tak? Także, dlaczego ja wam o tym mówię? Bo jak mi się tutaj coś poplączę, to wybaczcie mi, bo gimnastykowałem się z tym i to nie jest takie całkiem oczywiste. Okej, pierwszy rozdział listu Pawła do Kolosan, to jest na razie proste. I przeczytamy tutaj fragment od 3 do 14 wiersza. 3 do 14 wiersza. Mówi Paweł tak, zawsze gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. Pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Słyszeliście o niej w słowie prawdy dobrej nowinie, która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie, podobnie jak u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z ducha. Dlatego i my, od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli, we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna,
którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Panie, niektórzy z nas właśnie są na początku drogi. Niektórzy z nas już tą drogą jakoś kroczą. Niechaj to słowo będzie dla nas odświeżeniem i przypomnieniem, kim jest nowy człowiek i jaka jest ta droga. Jaka jest ta ścieżka, którą kroczy Twój naśladowca. Niechaj te słowa wzmocnią nas i zachęcą dla Twojej chwały. Amen. Za 2-3 tygodnie, za 3 tygodnie, myślę w kalendarzach, będziemy mieli tutaj chrzest w naszym zborze i będzie kilka osób właśnie w taki publiczny sposób jakby zaświadczało o tym, że wstąpili na nową drogę. A jeżeli czytamy, studiujemy Dzieje Apostolskie, a to robimy właśnie na naszych spotkaniach studium Słowa Bożego w czwartek, to ci, którzy chodzą, to zauważyli, że na początku chrześcijan określało, czy by takie określenie, czy ich określał sposób życia, lub też byli nazywani wyznawcami drogi. Wyznawcami drogi. Oczywiście to ma podwójne znaczenie, dlatego że tą drogą jest osoba. Jezus powiedział o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, ale to również wyznaczało pewien właśnie styl życia naśladowców Chrystusa. I dzisiejszy fragment jakby do tego nawiązuje. Jaki jest styl życia, jaka jest ta droga dla tych, którzy na nią wkroczyli i na nią weszli. Ten list został napisany przez apostoła Pawła do wierzących w Kolosach, chociaż to nie on był założycielem tej wspólnoty, ale jak dowiadujemy się z 7 wiersza, oni poznali Chrystusa, nauczyli się tej drogi od Epafrasa. Epafras był tym, który zaniósł im dobrą nowinę. Prawdopodobnie w okolicach 52-53 roku naszej ery. A chciałem taką mapę pokazać, nie mam jej. Zachęcam Was, przy okazji robiłem to też w czwartek, w naszej księgarni jest bardzo dużo narzędzi, które pozwalają lepiej zgłębić to, co czytamy, właściwie lepiej zrozumieć to, co czytamy. Komentarze, również takie książki, które przybliżają tło historyczne, mapy, atlasy, które by Wam pokazały na przykład, gdzie Kolosy, gdzie to miasto się znajduje. To jest jedna z rzeczy, którą możecie dzisiaj po południu, zamiast ćwiczyć kciuk, to możecie popatrzeć, może najpierw pójść do księgarni, kupić sobie ten atlas i w domu postudiować, gdzie są Kolosy. Tak? Nie będę Wam mówił, bo jak Wam powiem, to już nie zobaczycie, nie będziecie szukać, ale powiem tylko, że Kolosy, miasto, znajdowało się w bardzo żyznej krainie. U stóp pasma górskiego, które zatrzymywało suche powietrze, takie kontynentalne, a było dosyć tak żyźnie nawadniane atmosferą, powietrzem śródziemnomorskim. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to były takie tereny typowo rolniczo-owocowe. Dużo owoców, dużo sadów, winnic. Kiedy Paweł używa tutaj pewnego języka, mówi do ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy rozwój, dojrzewanie i wzrost. A musimy pamiętać, że kiedy Paweł zwracał się do różnych ludzi, miał na myśli, pamiętał kontekst ich życia. Gdyby na przykład pisał do Łodzian sprzed 20-30 lat, jak myślicie, jakiego kontekstu by użył? No co charakterystyczne było dla Łodzi 30-40 lat temu? Fabryki, przemysł włókienniczy, tak? Więc prawdopodobnie, mając na uwadze, że we wspólnocie wierzących dużo jest pracowników takich zakładów, gdzieś by użył może jakichś podobieństw do tkaniny, do tego jak tkanina wygląda, jak jest tworzona, a może by użył pewnych podobieństw do nici. Tak? Chodzi o to, że on, kiedy chciał przekazać pewną prawdę, używał takich słów, czy takiego kontekstu, które dla odbiorców było zrozumiałe. No więc wiemy już mniej więcej, dlaczego takiego języka używa, bo wiemy, gdzie mniej więcej to miasto się znajdowało. Paweł pisze do nich list, ucząc drogi, zasad, które są skierowane do młodych chrześcijan.
pisząc to z nadzieją, że poprowadzi ich to do dojrzałości. Do dojrzałości. Oczywiście nie wszyscy rośniemy i dojrzewamy w Chrystusie tak samo, w tym samym tempie. Tak jak również wiele roślin nie rośnie jednocześnie, czyli nie, tak samo szybko się nie rozwija. Która roślina najszybciej się rozwija, rośnie najszybciej? Proszę? Chwasty. No, dobrze, ale niekoniecznie. Jest coś jeszcze, co szybko rośnie, mówimy, rośnie przez noc, prawie że przez noc. Grzyby. Grzyby w lesie, tak? One rosną właściwie jednego dnia, jesteśmy w lesie, nie ma, idziemy drugiego dnia i są. No albo powiedzmy za dwa dni, nie wiem jak to się dzieje, ale podobno grzyby bardzo właśnie szybko rosną. Ale nie mówimy o grzybach, mówimy o innych roślinach, które nie tylko rosną w różnym tempie, ale też owocują w różnych okresach. Ten pierwszy owoc, który teraz, z którego się bardzo cieszymy i który już można wszędzie kupić, to są czerwone, soczyste truskawki, dokładnie. A na jaki owoc trzeba czekać aż do, no powiedzmy, późnego lata albo wczesnej jesieni? Śliwki, tak, rzeczywiście śliwki, niektóre gatunek najdłużej gdzieś tam dojrzewają. A więc widzimy, że okres dojrzewania też jest różny dla różnych. Dlatego w życiu duchowym różne jest tempo wzrostu i dojrzewania. Ale najważniejsze, żeby było jakieś tempo wzrostu i dojrzewania, żeby było. Ale co to znaczy dzisiaj dla nas być takim współczesnym, duchowym, no i właśnie kolosańczykiem czy kolosaninem, który dojrzewa w Chrystusie każdego dnia. A pora roku, w której jesteśmy, pokazuje, jak wszystko nagle budzi się do życia dosłownie na naszych oczach. Jeszcze niedawno patrzeliśmy, ja patrzałem przed moim domem, takie stoją dwa dęby wysokie, suche, twarde, żadnego liścia, nic. I sobie myślę, no, mają, ja nie wiem, ze 20 metrów. I sobie myślę, jak to możliwe, że za dwa miesiące będzie bujna zieleń. Bujna zieleń. I rzeczywiście, dwa miesiące minęło i w ten dom, który był praktycznie martwy, weszło takie życie, taka bujna zieleń. A czasami coś, co nie ma życia, nagle budzi się do życia. Coś, co stwardniało i uschło, odnawia się. I to jest też inna lekcja dla nas, dla tych, którzy może z biegiem lat troszkę przyschli. Troszkę gdzieś to życie uszło. Przysycha. Nie jest ono wcale takie bujne, ani takie owocne. Dlatego tym bardziej chcielibyśmy poznać wskazówki Pawła, które skierował do Kolosan, jak on ich zachęcał, jak pouczał tych młodych chrześcijan, aby szli drogą duchowego wzrostu, rozwoju do owocnego życia w Chrystusie. Po pierwsze, Paweł rozpoczyna ten list, zanim będzie mówił im o wskazówkach, wyraża na samym początku wdzięczność za to, kim się stali. Zobaczcie trzeci wiersz. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc zaczyna od wdzięczności i od przypomnienia, kim oni są. Tak wcześniej, w pierwszym, na początku tego pierwszego rozdziału, drugi wiersz jest określone, że on zwraca się do nich jako do świętych i wiernych braci w Chrystusie. Tak? A więc przypomina im, kim oni są, że są święci, wierni bracia w Chrystusie, że są ludźmi narodzonymi na nowo. Przypomina im, co jest źródłem ich tożsamości, fundamentem, z którego wywodzi się to nowe duchowe życie. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Jezusie Chrystusie. I to jest pierwsza wskazówka. Co jest potrzebne do duchowego wzrostu? Korzenie. Dokładnie tak. Każdy z nas, jakkolwiek miał do czynienia z jakąkolwiek tam, powiedzmy, rośliną, to wie, że kluczowe są korzenie. I często, najczęściej, kiedy coś się dzieje z tą rośliną, kiedyś musiałem wysadzić, wyrwać, wykopać roślinę, która zaczynała usychać, taki krzew. No i oczywiście, wiecie, podszedłem, łopata tu, tego, ja tylko pociągnąłem i ona od razu wyszła. Nawet nie trzeba było głęboko kopać, bo korzenie
uschły. Coś je tam zniszczyło. Oczywiście mogą być różne przyczyny, tak? Gleba nie tam, może być jakiś robak, coś jeszcze innego, ale korzenie. Kiedyś już o tym wspominałem na tym miejscu, że czasami patrzymy na drzewa w takich pustynnych miejscach, przede wszystkim palmy, tak, i zastanawiam się, jak to możliwe, żeby otoczona piaskiem na pustyni gdzieś palma rosła. Oczywiście nie dlatego ona rośnie, bo gdzieś jest tak zwana oaza, czyli źródło wody, ale dlatego, że długość jej korzeni jest co najmniej podwójna niż to, co jest nad ziemią. Czyli to, co widzimy nad ziemią, to pod ziemią jest dwa razy tyle. Ona ciągnie wodę, soki życia bardzo głęboko, korzenie. I tutaj dlatego mówi apostoł Paweł do nich, wasza wiara zakorzeniona w Chrystusie. Pytanie do ciebie i do mnie. Jak moja wiara jest zakorzeniona w Chrystusie? Jak głęboko? Jak głęboko? Czy przypadkiem na przykład jej coś nie podgryza? Czy może przypadkiem za mało ją podlewam? A jak można podlewać wiarę? Może ktoś ma jakiś pomysł? Na przykład czytając Biblię, tak? Która jest Słowem Boga, Słowem Życia. No pierwszy, rozważając Słowo Boże, przebywając w społeczności. To takie bardzo podstawowe oczywiście sposoby podlewania naszych korzeni, naszej wiary w Jezusie Chrystusie. Paweł zwraca się do nich z taką nadzieją, wyrażając swoją wdzięczność przed Bogiem i mówiąc o tej wdzięczności, podaje trzy powody, które w nich zauważył. A mianowicie, po pierwsze, apostoł Paweł mówi o wierze. Tak? Wiara zakorzeniona w Chrystusie Jezusie i co dalej? Oraz o miłości. I w następnym wierszu będzie jeszcze jedno słowo, nadzieja. Coś wam to mówi? Gdzieś już słyszeliście? Wiara, miłość. Tak? Już to gdzieśmy słyszeli. Trzy podstawowe wartości naśladowcy Chrystusa. Trzy podstawowe wartości życia chrześcijańskiego. Wiara, miłość i nadzieja. W tej chwili już nie mówimy o kolejności, co jest ważniejsze, ale te trzy podstawowe. I mówi Paweł, czyli krótko mówiąc, patrząc na was, rozpoznaje was życie, nowe życie. W jaki sposób? Poprzez co? Poprzez to, że zauważam was wiarę, zauważam was miłość i widzę nadzieję. To jest najprostszy sposób, żeby się upewnić, żeby sprawdzić, czy jestem osobą wierzącą, czy jestem naśladowcą Chrystusa, czy w moim życiu jest obecna wiara, nadzieja i miłość. Wiara, która, jak powiedzieliśmy, zakorzeniona w Chrystusie, to siła korzeni, to ich głębia, głębokość ma znaczenie. Dlatego, że ono określa tożsamość chrześcijanina. Wiara zakorzeniona w Chrystusie. Kiedyś mówiliśmy o tym, używając o przykłady, dziś jeszcze chwileczkę o tym powiemy, przykładu krzewu winnego. Pan Jezus powiedział, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I oczywiście bez latorośli sam krzew, sam korzeń no nie jest w stanie wydawać owocu, tak? Potrzebne są do tego właśnie latorośle. Ale te latorośle, które wydają ten owoc, to one nie wydają same z siebie, tylko z tego krzewu, z tego korzenia, tak? One nie zastanawiają się, ta latorość, jaki by tutaj owoc wydać, gruszkę, jabłko. No nie, wszczepiony jesteś w krzew winny, no to wydajesz owoc, którym jest winogrono. Logiczne, tak? Dlatego apostoł Paweł mówi, jeżeli będziecie ukorzenieni w Chrystusie, to będziecie przynosić owoc taki jak Chrystus. Tak? Tożsamość, soki życiowe płyną z naszego zakorzenienia naszej wiary w Chrystusie. Od tego zaczyna się nowe życie, od wiary, wiary Chrystusa. Od tego, co On dla nas uczynił, dlaczego to uczynił. Po drugie, apostoł Paweł mówi miłość. Oraz o miłości, czwarty wiersz, druga jego część, okazywanej wszystkim świętym. Jeszcze raz będę to podkreślał, nie chcę z was zrobić teologów, bo nie o to chodzi, ale naprawdę korzystajcie z różnych pomocy, takich do czytania, studiowania słowa. Jak myślicie, o jakiej miłości tutaj mówi Paweł? No właśnie, mówi o miłości tej właśnie Bożej, która nazywa się agape. Czyli Paweł nie mówi o przyjaźni,
nie mówi o miłości mamy do swoich dzieci, nie mówi o miłości, która wiąże małżeństwo czy małżonków, ale mówi o miłości agape, o miłości Bożej. I mówi, tą miłością, to jest cecha charakterystyczna naśladowcy Chrystusa. Wiara i miłość, ale jaka miłość? Miłość Boża, agape. Miłość, która jest widoczna przez okazywanie ich innym naśladowcom Chrystusa. A ci inni naśladowcy to jacy są oni? O miłości okazywanej wszystkim świętym. Czyli Paweł mówi, wy jesteście święci i tą miłość, którą wy okazujecie dalej innym, to okazujecie też świętym. Będę to zawsze podkreślał, kiedy patrzymy na przekaz Nowego Testamentu, to widzimy, że święci to są ludzie żywi. To są ludzie żywi, a nie martwi. My funkcjonujemy bardziej w takiej rzeczywistości, gdzie o świętych to się mówi o tych, co już umarli. I oczywiście na tą świętość też musieli jakoś zasłużyć. Tutaj mamy wyraźny przekaz, obraz, że święci to są żywi, czyli naśladowcy Chrystusa. Miłość okazywana świętym, miłość agape, to znak nowego życia. Ta miłość była widoczna, ta miłość była namacalna, dotykalna. Okej, jak można zobaczyć miłość? W jaki sposób można zobaczyć obraz miłości Bożej w nas? Ma ktoś propozycję? Przez? Ale jakie? No uczynki, no jakie? No wbiję gwóźdź w ścianę, to jest uczynek. Ale jakie uczynki będą pokazać, że ja mam miłość Bożą w swoim sercu? Do ciebie na przykład, siostro Mario. No, ktoś tam jeszcze podpowiada. Pomocny, miły, uprzejmy, tak? A więc uczynki, ale czy tylko uczynki? Nasze słowa, nasza postawa. Tak? Więc to jest bardzo ważne. Warto byłoby znowuż w domu, zamiast ćwiczyć kciuka, usiąść sobie i zapisać sobie, w jaki sposób, jak można miłość zobaczyć. Jak mogą inni we mnie zobaczyć miłość agape? Możemy machnąć rękę i powiedzieć, że to mi tam nie obchodzi mnie. Ale Paweł mówi, wasza miłość jest widoczna. Wasza miłość jest widoczna. Miłość agape. Obrazy Bożej miłości. Tak? O pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, tak zwany hymn miłości, daje nam całą paletę tego, jak miłość może wyglądać. Jak ją można dotknąć, jak jej można doświadczyć, jak ją można przekazać, jak ją można przyjąć na różne sposoby. Nauczyć się na pamięć, tak jak dzieci się wierszyków uczą, tak? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Miłość. Wiara, miłość i co jeszcze mówi apostoł Paweł? Nadzieja, tak? Nadzieja pobudza was do tego nadzieja. A więc kierowani jesteśmy też do takiego życia, życia wiarą, pobudzeni jesteśmy nadzieją. Czyli na coś czekamy, na coś czekamy. Ale jak to właśnie w jednym z komentarzy przeczytałem, ta nadzieja tutaj, to nie jest tylko nadzieja na to, co po śmierci. No to często tak mówimy, no po śmierci to będzie, oczywiście to jest bardzo ważne, dlatego że to jest kluczowe egzystencjalne pytanie człowieka, co potem. Tym zajmowali się filozofowie przez wieki, szukając odpowiedzi na pytanie, co potem. To pytanie dręczy każdego z nas. Może nie dręczy, bo już może niektórzy z was wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, żyją w niepewności. A kiedy odchodzą ich bliscy, też zastanawiają się, co potem, czy się spotkamy z nimi. Tak? I apostoł Paweł mówi, nasze życie ma być wypełnione nadzieją. Nadzieją na to, co potem, ale również nadzieją, co teraz. Co teraz? To nie tylko kwestia tego, co oczekuje nas po śmierci, ale również to, czym żyjemy tutaj. Co towarzyszy nam na co dzień? Jakie miejsce w naszym życiu ma nadzieja dzisiaj? Czy jest miejsce w moim życiu na nadzieję? Czy po prostu patrzymy na tą rzeczywistość i myślimy, no beznadziejny, no. Patrzymy na ludzi, którzy nas otaczają i no beznadziejny przypadek, no. Tak? Nadzieja jest potrzebna do codziennego funkcjonowania, ale również do tego, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość. Tak, pewne rzeczy będą miały miejsce tam w wieczności, ale teraz jest życie tu i teraz, które potrzebuje siły nadziei. I mówi Paweł, ta nadzieja wypełnia was. Wypełnia was. Wiara, miłość, nadzieja. Ok? Mamy cechy charakterystyczne osoby, która jest na nowej drodze, osoby, która rozpoczęła to nowe życie, o którym mówi apostoł Paweł na przykładzie wierzących w Kolosach,
I co dalej? I co dalej? Zobaczcie, co mówi dalej apostoł Paweł w 6 wierszu. Która i do was dotarła, nowina ta na całym świecie wydaje, co? Owoc. Dobra nowina wydaje owoc, ale nie tylko wydaje owoc, co jeszcze? Rośnie. Wydaje owoc i rośnie. Dwie rzeczy. Dobra nowina powinna w życiu naśladowcy Chrystusa wydawać owoc i się rozwijać, rosnąć, prowadzić do dojrzałości. Tak jak powiedziałem wcześniej, Kolosanie dobrze znali ten język, dobrze wiedzieli, o czym mówi Paweł, bo byli otoczeni sadami, winnicami i polami i widzieli. Owoc, który się pojawił i który rośnie. Owoc w życiu naśladowcy Chrystusa. Bóg posadził w nas, zrodził w nas nowe życie, które ma iść w kierunku rozwoju i ma rosnąć. Jak ono wygląda? Chciałem, żebyście zobaczyli pierwszy obrazek drzewa, które wygląda tak. Jakie to jest drzewo? Uschłe i martwe. Ono, jak powiedziałem, z różnych powodów może być uschłe, bo coś podgryzło korzenie, może ktoś nie podlewał. Nie wiem, kto z was czasami posadził coś, tak? Posadził jakieś drzewo, tak? I potem przychodzi, posadził, podlał na początku, a potem zapomniał. I po roku czasu to drzewo usycha. To drzewo możliwe, że już trochę dłużej rośnie, ale coś sprawiło, że ono jest suche. Nie ma nawet liści, a już o owocu to w ogóle nic nie wspominamy. Natomiast jest jeszcze inny obraz. Drzewa, które jest pełne owoców. Teraz się pojawi. To drzewo o czym świadczy? Świadczy o tym, że tam życie jest. Tak? Oczywiście jak na nie patrzymy, to życie jest bujne, owoc jest obfity, na każdej gałązce jest jakiś owoc. Patrząc na te dwa obrazy, kochani, na moment takiej refleksji zdobędźmy się, które drzewo bliżej opisuje moje życie, odzwierciedla moje życie. Gdzie mi jest bliżej? Czy do tego bardziej uschniętego? No może ktoś powie, aż takie bujne to ono nie jest. Ale są jakieś liście. No dobrze, okej, pamiętaj tylko jedno, że Bóg posadził cię i zostałeś wszczepiony, nie żeby liście puszczać. To jest ważny znak, bo znaczy, że życie jest, tak? Tam płyną jakieś rzeczy, ale to nie jest twój cel, puszczać liście. W naszym celem jest, jak mówi Słowo Boże, owoc, tak? To jest wyraźnie powiedziane, tak? Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie. Wydaje owoc i rośnie. Myślę, że większość z nas by chciało gdzieś pomiędzy rozsunąć i wstawić jeszcze jedno drzewko. Ja już jego nie wstawiałem, ale takie, które jest zielone, może nie tak bujnie i też są na nim jakieś owoce. Okej? Może jesteś młodym drzewem i nie masz jeszcze takiej zdolności wydawania tak wielu owoców. I nie oczekuje się, że po roku, po dwóch czy po trzech ktoś idzie do sadu, patrzy, a tam obsypane jest owocami. Nie, najczęściej tak nie jest. Z każdą rośliną. Dopiero jak ona nabierze dojrzałości, drzewo, które ma już swoje lata, no wtedy przychodzi sadownik, tak, do sadu i oczekuje, że tam będzie mnóstwo tych owoców. Więcej, że te owoce będą dojrzałe. Że te owoce będą dojrzałe. Więc może jesteś już naśladowcą Chrystusa, zadaj sobie pytanie, czy pojawia się w twoim życiu jakiś owoc. Krótko mówiąc, czy jest w nim oznaka wiary, nadziei i miłości. Ale tutaj Paweł nie zatrzymuje się, idzie dalej. Nie daje nakazów, nakazy i zalecenia pojawią się dalej, wskazówki pojawią się dalej, ale teraz robi coś innego. Zobaczmy wiersz 9. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, o czym oni usłyszeli? O dobrej nowinie, która jest widoczna w ich życiu, w wierze, miłości i nadziei i o tym, że się rozwijają. Teraz, kiedy my o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy za was modlić się. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po co? Po to, abyście mogli postępować w sposób godny Pana,
mogli mu się we wszystkim podobać i co? I wydawać owoc. No zaraz, zaraz, przecież mówiłeś już, że mamy owoc. O co ci chodzi, Pawle? Nie wystarczy ci tych 5 gruszek? Nie, Paweł mówi, żebyśmy wydawali więcej owocu. Tu nie chodzi, żeby tam 5 gruszek zadyndało na tym drzewie, czyli jabłek, ale więcej owocu, abyście mogli we wszystkim podobać się Bogu, wydawać owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Widzicie, owoc jest widoczny, można wydawać owoc w każdym dobrym czynie. W każdym dobrym czynie. Motywacją jest, dlaczego, aby postępować w sposób godny Pana, po prostu, żeby się Jemu podobać. Zadaj sobie proste pytanie. To, co robisz, to, co mówisz, to, jak żyjesz, komu się chcesz przypodobać? Czy to się podoba Panu? Niestety Pan słyszy wszystko i jestem przekonany, że kiedy słyszy mnie, jak ja czasami coś mówię, to na pewno się to Jemu nie podoba. A nawet niestety, ale On wie, co ja myślę. I On wie, co ja wymyślę o was. I On wie, co wy myślicie o mnie. Czy to się podoba Bogu? Wiecie, to jest ten problem z Panem Bogiem, że myśli nie są wykluczone spod Jego kontroli. Oczywiście to na zewnątrz to jest jedno, czyny na zewnątrz, ale wewnątrz, w sercu naszym, czy żyję, czy myślę na przykład o innych osobach w taki sposób, żeby się Jemu podobać. Paweł wskazuje tutaj na dwie fundamentalne prawdy w życiu chrześcijańskim. Pierwsza, na początku on mówi o łasce Bożej, która do nich dotarła, tak? Mówi, że dzięki tej zostaliście zakorzenieni w Chrystusie, wiara i tak dalej, nowe życie, łaska Boża, ale to jest początek. A teraz jest droga Boża. W życiu wierzącego człowieka jest łaska Boża i droga Boża. Łaska Boża stawia cię na tej drodze, żebyś nią dalej kroczył, żebyś ją dalej szedł. Łaska Boża i droga Boża. Łaska Boża prowadzi nas do zbawienia, ale potem jest droga Boża, ten właśnie sposób życia, ta droga, o której wcześniej powiedzieliśmy, która była jakąś cechą charakterystyczną dla pierwszych wierzących. To sposób życia. Życia, o którym mówi Paweł, które ma być godne Pana, które ma się Jemu podobać. Życie godne Pana, które ma się Jemu podobać. Poznać Pana to jedno, ale żyć dla Pana to drugie. Poznawać Pana to jest jedno, ale potem żyć. Zobaczcie, dlatego on mówi, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli. Tak, poznaliście Pana, ale to nie koniec. To dopiero początek. Teraz jesteście na drodze. Na jakiej drodze? Drodze poznania. Drodze poznania wszelkiej Jego woli. W mądrości i rozeznaniu. Po co? Po co to poznanie? Po to, żebyśmy sobie nadmuchali do głowy wiedzy? Nie. Po to, żeby ją zamienić w praktyczne działanie, czyli żeby postępować w sposób godny Pana, żeby się ją we wszystkim podobać. Czyli my czytamy, my studiujemy, my poznajemy, nie po to, żeby mieć stopnie naukowe, tylko żeby podobać się poprzez życie nasze Panu. Ok? Jak się można podobać Panu? To następne pytanie, które tutaj stawia apostoł Paweł, właściwie nie stawia, tylko jakby wskazuje, tak? Jak można się podobać Panu? No przede wszystkim poprzez wydawanie więcej owocu. I teraz zobaczmy, co mówi Pan Jezus właśnie w tym kontekście, 15 rozdział Jana, kiedy On mówi o owocu. 15 rozdział Ewangelii Jana i 8 wiersz mówi Pan Jezus tak, nasz cały ten rozdział to jest ta kwestia, że On jest krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami, tak? Poprzez trwanie w Nim, słuchanie Jego słowa, przynosimy owoc i Pan Jezus dalej mówi, i przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, czyli to się będzie podobało mojemu Ojcu najbardziej, to przyniesie Mu najwięcej chwały, będzie uwielbiony, abyście przynieśli, 8 wiersz, jaki owoc? W każdym tłumaczeniu jest to samo, nieważne jaki owoc? Obfity. Obfity. I znowu każdy z nas, kto gdziekolwiek miał do czynienia kiedykolwiek z owocami, z warzywami, to wie, co to może być obfity, a co to jest nieobfity. A kiedy jest, jak mówimy, tak jak tu widzieliśmy na zdjęciu, drzewo obsypane jabłkami, a czasami ze względu na pogodę, ze względu na przymrozki, ze względu na suchą jakąś porę, no tych owoców na tych drzewach, czy to śliwka, czy to gruszka, czy to jabłko, tak jest, tak tu, tam trochę, tu, tam trochę, tak gdzie, nie gdzie. Pan Jezus mówi, kiedy będziecie, że uwielbicie mojego Ojca przez to, że wydacie obfity owoc. I dlatego Paweł mówi,
żeby postępować w sposób godny Pana, aby się we wszystkim Mu podobać, wydając owoc w każdym dobrym czynie i wzrastając w poznaniu Pana. Obfity owoc. Uwielbimy Boga. Modlimy się, Paweł się modli nie o owoc, ale o wiele owoców. Nie zatrzymuj się, jeżeli widzisz w sobie wiarę, nadzieję i miłość, nie zatrzymuj się na tym. Nie zatrzymuj się na tym. Proś Pana, aby przez Twoje życie przynieść Jemu jeszcze więcej owocu. I w 11 wierszu znajdujemy jakby dodatkowy wymiar, jaki to może być owoc, czym on może się charakteryzować. Otóż mówi 11 wiersz, wspomagani, abyście wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do czego? Dwie rzeczy. Do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. We wszystkim. Otóż te słowa ukazują, tak jakby Paweł tą całą naukę ściąga do dwóch pojęć, do dwóch rzeczy codziennego życia. Bądźcie wytrwali we wszystkich trudnych życiowych sytuacjach. Życie nie jest łatwe. Życie, naśladowanie Chrystusa jest trudne i wymaga wytrwałości. I cierpliwości. Jak myślicie, wobec kogo? Wobec wszystkich ludzi. Wobec wszystkich ludzi. A przede wszystkim wobec trudnych ludzi, bo tych takich dobrych i miłych to tam nie trzeba być cierpliwym. A więc Paweł jakby sprowadza to do kontekstu codziennego życia, mówiąc, pomaganie wszelką mocą. Jesteśmy wspomagani? Nie. Jesteśmy pozostawieni sami w tym zadaniu. Właściwej potędze Jego chwały, wiodącą, czyli ta moc nas wspiera i prowadzi do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Wytrwałości w trudnych sytuacjach życiowych, cierpliwość wobec trudnych ludzi. Paweł był świadomy, że naszą codzienność naznaczają trudne sytuacje, i trudni ludzie. I coś jeszcze domyka te dwie rzeczy. Coś jeszcze. A mianowicie 12 wiersz. Z radością dziękując Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych. Tam, gdzie panuje światło. O czym mówi Paweł? O wdzięczności. O wdzięczności. A więc wytrwałość, cierpliwość i wdzięczność. Chciałbym, żebyśmy wyszli z tego kazania, zapamiętać może te dwie rzeczy. Pierwszy obraz. To, co znamy wszyscy, wiara, nadzieja i miłość. To znamy. Ale teraz jakby z drugiej strony, żeby był ten drugi obraz, jakby to się przenosi na codzienne życie, które ma być nacechowane wytrwałością, cierpliwością i wdzięcznością. I wdzięcznością. Dziękujcie Ojcu, bo to On nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie jest światło. Dziękujcie, bo On wybawił nas spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna. Dziękujcie, dziękujcie, dziękujcie. Dziękujcie, bo w Nim mam odpoczynek. Kiedy jest u nas czas modlitwy, ilu z nas dziękuje? Rozumiem, że tylko 3 osoby albo 4 mają za co dziękować, reszta nie ma za co. Czy może wstydzimy się? Bogu podziękować się wstydzimy? Pomyślcie, jakie to jest irracjonalne, nie? No Bogu się wstydzimy podziękować, chociażby jedno zdanie. A Słowo Boże nas zachęca dzisiaj. No zaraz zobaczymy, jaka będzie nasza modlitwa. No bo Słowo nas zachęca. Dziękujcie. Dziękujcie, bo to On nas przysposobił. To, że jesteś naśladowcą Chrystusa, że idziesz za Chrystusem, to jest Bóg. Przedwczoraj na spotkaniu w takim mniejszym gronie kilku mężczyzn przypominaliśmy sobie bardzo podstawową prawdę. Prawda, która jest takim sztandarem, jednym z napisów może na sztandarach reformacji. Solus Christus. Tylko Chrystus. Tylko Chrystus. To On w nas wszystko sprawia. To z Niego płynie zbawienie. To On przynosi zbawienie. I dalej to On przysposabia nas do udziału w dziedzictwie świętym. Dlatego dziękujmy, dziękujmy, dziękujmy. On wybawił nas spod tyranii ciemności. Spod tyranii ciemności. Diabeł trzymał swojego buta na twoim gardle, a Chrystus przyszedł i uwolnił cię od tego i przeniósł z ciemności do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mam odkupienie i przebaczenie. Wiara, nadzieja, miłość. Wytrwałość, cierpliwość i wdzięczność.
Oto różnica między drzewem, które nie wydaje owocu, jest martwe, a to, które wydaje i wydaje go coraz więcej. Tak jakby Paweł powiedział, widzę was w owoc, wiarę, nadzieję, miłość, ale wiem, że jeszcze może być więcej, że jeszcze może być więcej, wytrwałość, cierpliwość i wdzięczność. Na koniec mam zadanie domowe dla każdego z was. Bardzo proste i bardzo praktyczne. Oczywiście, możecie stąd wyjść i tak jak powiedziałem, po południu ćwiczyć kciuk, albo możecie usiąść i to zadanie zrobić. Otóż, w oparciu o treść modlitwy Pawła, bo to jest jakby część modlitwy, czy taka treść modlitwy Pawła o Kolosa. Czyli Paweł modli się o kogoś. Zadanie. Ułóż modlitwę o siebie. Ok, zostawmy teraz Pawła i Kolosan tam gdzieś 2000 lat temu. Ułóż w oparciu o to modlitwę o siebie. Na przykład. Jest bardzo proste. Panie, modlę się, abyś napełnił mnie poznaniem Twojej woli. Abyś napełnił mnie duchową mądrością i rozeznaniem. Panie, modlę się, abym postępował w sposób godny Ciebie, abym w różnych życiowych sytuacjach był wytrwały, a wobec trudnych ludzi był cierpliwy. Napisz i módl się tą modlitwą, przypominaj ją sobą przez cały tydzień. Nie chodzi, żebyś może na pamięć się uczył, ale sobie włóż ją do Biblii. I oprócz Twoich innych modli, które zapewne masz, przypominaj sobie, to powtarzaj, spraw, aby to była modlitwa Twojego serca, żeby to był między innymi wyraz Twojej wdzięczności. Dziękować, dziękować. Ale także modląc się tą modlitwą, przypominaj sobie i zastanawiaj się, jaki jest obraz mojego życia, czy taki jak to suche drzewo, czy obraz, w którym są owoce. Przypominaj sobie, że w tym dojrzewaniu, dorastaniu, w tym procesie upodabniania do Chrystusa nie jesteś sam. Bo jak powiedział Paweł, jesteśmy wspomagani wszelką mocą, właściwą Jego potędze, która Cię prowadzi do wytrwałości i cierpliwości. I to jest moją modlitwą i moim życzeniem dla was i dla siebie, aby to Bóg poprzez Ducha Świętego, poprzez Jego Słowo, poprzez wspólnotę prowadził każdego z nas do wytrwałości, do cierpliwości, abyśmy mogli wydawać obfity owoc dla Jego chwały. A teraz jest czas, żeby powiedzieć Bogu dziękuję. Jeżeli masz za co, może właśnie za mamę, o której przed chwilą żeśmy słyszeli, może za to, że dał Ci nowe życie, może za to, że prowadzi Cię w poznaniu, może za coś innego. To jest czas, aby to powiedzieć Twojemu Panu. Powstańmy do modlitwy.